kiedy chcę się wybić i rozwijać, to tracę zdrowie, tracę siebie za nędzne grosze, więc piwko poproszę. To nie jest praca, tylko walka. Lecz jak długo można stać na rzęsach po 10 godzin, jeść na stojąco? Kierownik cwaniak myśli, że jest kapralem, zatrudnia młodych, by ich wyprać i wyrzucić. I tak właśnie młodzież się zmienia, byle tylko bez ubezpieczenia. Bardziej wrażliwi nie mają racji bytu, na co intelekt będzie zagrożeniem. Masz zapierdzielać w każdej branży, gdy nie masz kasy, po prostu umierasz. Nie ma sprawy, póki procent nie narośnie, za dużo haczyków, wygrane to przenośnie. Dajcie ten pieniądz, lecz polskie ceny, a każdy uzbiera na to, czego pragnie. Nie wiecie nic o pracy w bagnie, może zwariuje, więc rodziny nie planuje. Ktoś to zakończy, mawiał mój wujek, wziąć kałacha i posprzątać. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, jednym z nielicznych krajów na świecie, gdzie w nowym wydaniu Encyklopedii Powszechnej nie występuje takie hasło jak 1 maja. To jest wstyd, to jest hańba i to jest poziom naszego upadku. Mówimy, zasoby ludzkie mają dość. Dlaczego tak mówimy? Bo tak nas traktują. Pojęcie zasobów ludzkich to nie jest pomysł liberałów. Liberałowie przejęli pojęcie zasobów ludzkich od nazistów. To faszyści wymyślili, że człowiek jest rzeczą. To faszyści wymyślili, że jest po prostu czynnikiem produkcji, bydłem roboczym, który się goni. Tak jest! Pytali mnie dzisiaj dziennikarze, dlaczego nas tak mało? Do mnie przez ostatnie kilka dni zadzwoniło bardzo wielu ludzi, którzy wyrazili chęć przybycia na to święto. Ale niestety, w dniu ustawowo wolnym od pracy, pracodawcy zmuszają ich do pracy. I to jest miarą naszego upadku. My nie mamy się już gdzie cofnąć. Zabierają nam po kolei wszystko. Zabierają nam godność. Zabierają nam możliwość utrzymania rodziny. Zabierają nam dach nad głową. Zabierają nam chęć do życia i zabierają nam coś, co dla człowieka jest najważniejsze. Bo można mi zabrać majątek, jeżeli go mam. Można mi zabrać pieniądze. Można mi zabrać ładny ciuch i aparat. Można mi zabrać samochód. Ale liberałowie rządzący w Polsce odebrali nam coś, co oddajemy w ostatniej kolejności. Zabrali nam nadzieję. I jeżeli dzisiaj stoimy tutaj w takim gronie skromnym, to dlatego, że większość ludzi pracy w Polsce została pozbawiona nadziei na godne życie. Dominuje strach. Mówi się, mamy wolność. Spróbujcie założyć związek zawodowy w supermarkecie, a dowiecie się wszystkiego o tej wolności i demokracji. Pokażą wam bramę, ale to nie wszystko, bo człowiek na zachodzie Europy, którego zwolnią z pracy, ma ubezpieczenie od bezrobocia, ma zasiłek. Na początku dostanie 80, 70, 60% pensji. Potem dostanie zasiłek socjalny, a samorząd zapłaci za niego czynsz. Polak, który straci pracę, traci wszystko. Tylko 13% bezrobotnych w Polsce ma prawo do zasiłku. Całej reszcie bezrobotnych zagląda w oczy głód. Stąd strach przed byciem obywatelem, stąd strach przed działalnością związkową, stąd strach przed strajkiem. Jeżeli wywalczyliśmy nominalnie kiedyś 8-godzinny dzień pracy, to znaczy, że mieliśmy odwagę i wiarę w postęp. Dzisiaj
8 godzin, to ja prawie nie znam nikogo, kto by pracował 8 godzin. Mimo że jest to zapisane w kodeksie pracy. Może urzędnicy jeszcze pracują 8 godzin, ale cała reszta zasuwa od świtu do nocy, często w kilku pracach, żeby zapłacić czynsz i przeżyć od pierwszego do pierwszego. W takim stanie zastraszenia trudno być obywatelem. W takim stanie upodlenia i zaharowania trudno pójść na zebranie związku zawodowego, stowarzyszenia czy podjąć działalność polityczną. Dlatego, że cała energia i cała odwaga ojców i matek rodzin sprowadza się do tego, żeby utrzymać się na powierzchni, żeby zapłacić czynsz, żeby nam nie odcięli prądu. Niedawno w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej przyszła pani, która skarżyła się, że jej odcięto prąd. Było kilka osób, naszych działaczy i działaczy. I ja zapytałem, kto tutaj, w tej piwnicy, gdzie pomagamy na co dzień ludziom, nie miał odciętego prądu. Nie znalazła się ani jedna taka osoba. Tak żyjemy. Od jednego wyłączenia prądu do drugiego. Od jednego ostatecznego wezwania do zapłaty. Dzwonią do nas windykatorzy. I nam, ludziom, których okradają z owoców naszej pracy, bo płacą nam głodowe stawki. Ci windykatorzy są zmuszeni wymyślać od złodziei, od nieudaczników, od leni. A nie można już ciężej pracować. Nie można już dłużej pracować. Więc trzeba pracować za wyższe stawki. Ale jeżeli w Polsce od początku transformacji jest dwucyfrowe bezrobocie z krótką przerwą, to nie jest to przypadek, tylko celowa polityka. Bo utrzymanie milionów ludzi na bezrobociu powoduje, że pracodawca robotnikowi, pracownikowi, który się zgłosi po podwyżkę, który na cokolwiek się poskarży, może śmiało powiedzieć, możesz odejść, na twoje miejsce jest iluś innych. Utrzymywanie rezerwowej armii pracy jest najlepszym sposobem zniewolenia tych, którzy jeszcze pracują. A firmy, które zdobywają kilkaset procent wzrostu dochodów, korporacje bankowe, korporacje handlowe, zwalniają ludzi, a pracą zwolnionych obciążają tych, którzy jeszcze pracują. I na to nie ma sposobu, bo nie działa demokracja. Bo jest prawdą, że raz na 4 lata mamy w Polsce wybory. Ale jest też prawdą, że między jednymi wyborami a drugimi władza robi dokładnie odwrotnie niż chce społeczeństwo. To jest mit, że polskie społeczeństwo ma wyprane mózgi. My już wiemy i wynika to z badań opinii publicznej, że ten system jest zły. Wolnorynkowy, drapieżny kapitalizm, który upadla ludzi, popiera zaledwie 30% społeczeństwa. Cała reszta jest przeciw. Ale wtedy mówią nam, no tak, ale w takim razie co w zamian? Przecież kapitalizm to jedyna droga. A my odpowiadamy, a dlaczego jedyna? Czy najgłupszy z możliwych sposobów rządzenia, który powoduje, że żywność gnije na półkach sklepowych, a 800 tysięcy polskich dzieci chodzi na głodniaka do szkoły, to jest efektywny system? Dlaczego nie można obniżyć cen? Bo nie można obniżyć zysków. To jest chory system. Mówią nam, kupujemy mniej żywności. I pojawiają się komentatorzy i analitycy. Tych szczególnie lubię, bo kłamią najgładziej. I oni mówią, to nie jest tak, że kupujemy mniej żywności, bo mamy za mało pieniędzy i nie dojadamy. Oni mówią, ludzie ostrożniej dobierają produkty. Kiedy pracujemy po 12 godzin bez urlopu, mówią, Polacy są pracoholikami. Oni śmią nam mówić, że my to niewolnictwo kochamy, że my będziemy zawsze te kajdany całować. Teraz Stowarzyszenia Pracodawców w ten długi weekend, i żeby to było jasne, nie mam pretensji do nikogo, kto go w pełni wykorzysta. Bo pracodawcy mówią,
Nie stać Polski na to, żeby przez kilka dni ludzie odpoczęli. Wielu nie odpoczęło, dlatego ich tu nie ma. A ja mówię, jak to nie stać? Jak to nie stać, skoro w Polsce jest 2/3 społeczeństwa, które w ogóle nie jeździ na urlopy. Z badań wynika, że 2/3 Polaków nie stać, żeby wyjechać chociaż na tygodniowy urlop. Po pierwsze, bo ich pracodawcy nie puszczą, po drugie, bo ich nie stać, bo są na śmieciowych umowach. Więc może ten długi weekend jest zamiast urlopu i niech on będzie, chociaż był zawsze używany przeciwko obchodom 1 maja i media ochoczo zapędzają ludzi do świętego grilla. Chcę wam powiedzieć, że w tym roku Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej przyjęła i przygotowała 2 projekty ustaw. Te 2 projekty ustaw są zgodne z wolą większości społeczeństwa. Jest to projekt ustawy o przeciwdziałaniu bezdomności i ochronie praw lokatorów i jest to projekt ustawy o zmianie kodeksu pracy. Oba te projekty zostaną przedłożone w Sejmie za pomocą posłów Ruchu Palikota i innych, którzy się zechcą podpisać. Odbędzie się debata. I w wyniku tej debaty zapewne Sejm te ustawy odrzuci, ale nie powiedzą nam, że nie przedstawiliśmy rozwiązań. Nie powiedzą nam, że tylko protestujemy. Kiedy my mówimy, że kapitalizm, zwłaszcza w swojej obecnej formie, jest zły, to mamy coś na myśli więcej niż ściana płaczu. My mówimy, my chcemy decydować, nie raz na 4 lata, tylko na co dzień. My chcemy, żeby liczono się z naszą opinią, a w tym celu musimy się organizować. Nie zorganizujemy się nigdy, jeżeli będziemy pracowali po 12 godzin dziennie, bo nie będziemy mieli czasu ani energii, żeby działać jako obywatele. Nie zorganizujemy się nigdy, jeżeli będą nam płacić godzinowo tyle, że będziemy musieli szukać drugiej i trzeciej roboty, żeby utrzymać rodzinę. Także paradoksalnie nie jest wcale tak, że im większa jest bieda, tym większy bunt. Bo im większa jest bieda, tym większe zniewolenie poprzez zaharowanie. A ludzie zniewoleni i zaharowani nigdy nie poderwą się do walki. W którymś momencie musi dojść do przełomu. Na zachodzie Europy są strajki, na zachodzie Europy, u nas był strajk na Śląsku. Tylko jakby mu się przyjrzeć, to była to przedłużona przerwa śniadaniowa, a nie strajk. Tak wyglądają dzisiaj strajki w Polsce. Na zachodzie są strajki, ale nie ma alternatywy. Nie ma tego drugiego, następnego systemu, który pozwoliłby ludziom żyć godnie. Dlatego, że nie można zmniejszyć zysków korporacji. A korporacje można przegłosować. Mówią nam, inwestorzy odejdą, jeżeli ich opodatkujemy. Korporacje odejdą, jeżeli je opodatkujemy. A ja mam pytanie, no i co z tego, że odejdą? To po pierwsze. Bo to jest tak, jakby okupant odszedł. To jest tak, jakby odszedł okupant. A po drugie, nie odejdą. A wiecie dlaczego? Bo jeżeli bank, korporacja bankowa zachodnia ma olbrzymie kilkusetprocentowe zyski, jeżeli korporacje handlowe mają olbrzymie zyski, to jeżeli my te zyski zmniejszymy o połowę w formie podatku na budowę mieszkań czynszowych, na zasiłki z pomocy społecznej, na edukację, na dokarmianie, na wakacje dla dzieci, dla harcerzy, to te korporacje i tak będą miały zysk, a odejdą dopiero wtedy, kiedy nie będzie żadnego zysku. Więc ja mam pytanie, kogo reprezentują politycy, którzy tak się upominają o interes korporacji inwestorów? Nas, czy te korporacje i tych tak zwanych inwestorów, których my nazywamy spekulantami? I to jest moment, w którym trzeba budować polityczną alternatywę dla klasy politycznej, dla wszystkich tych partii, które na końcu i tak powiedzą, że nic się nie da zrobić, bo przecież najważniejszy jest interes firm, bo oni mówią firm. I ludzie jak słyszą firmy, to myślą, że chodzi o ich mały sklep. Ale mały sklep na moim osiedlu upadł, bo obok jest Carrefour Express, eksponent korporacji. Mały sklep upadnie, bo mały przedsiębiorca płaci 900 zł ZUS-u. I to jest